Co, kogucie? Co, kogucie? Ja mówię, to proszę nie przerywać. Ludzie nie zawsze są źli. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. Tego się nie spodziewałem. Mamy tutaj nowego Gorbaczowa, tak? No. Gorbaczow nowy. No. No. Ale już dobrze o wyglądek. Pokaż, Wojtek. Już pomału domyliśmy, ile się dało. Jeszcze płyn jest, to tam sobie niech głowa odpocznie. No, Krzysztof, proszę, parę słów powiedzieć na temat tego zajścia. Po pierwsze, niech Wojciech przyprosi Pawła z Warszawy. No to jest film już. Bo... To ja przepraszam go. Bo ja myślałem, że to Paweł, bardzo podobny. Nie, to nie Paweł. Ja Pawła znam doskonale. Bo to nie Paweł był z Warszawy. I powiem. Tak się nie robi. Będzie było pani wywąchani przeze mnie i pójdziecie tam, gdzie trzeba. Bo... Można tak robić, Krzysztof, czy nie można tak robić? A jak to by się zdaje? No na ten temat rozmawialiśmy, ty znasz moje zdanie. Nie, ale jak to by się zdaje? No nie wolno, tak? Można sobie tam pośmiać się, kurde, tam pogadać. No ale nie smarować, nie wiadomo czym. Zgadza się. To się znęcają. No. Ja powiem, że nie ma już nad ludźmi. Nie występował na YouTubie nad... chyba. Każdy człowiek na człowieku nie powinien się znęcać. Tylko człowiek człowiekowi powinno pomagać. I powiem dla was, że skończy się nawet takie coś. Jak najprędzej, jak najszybciej, bo to już dość mam tego chamstwa, obłudy. A dlaczego pijesz taki napój? A bo on jest zimny, dla mnie smakuje. To proszę wodę pić. Przynajmniej w mojej obecności. Odstaw to. A. To za słodkie jest. Nie wolno tobie takich rzeczy. Dla mnie wszystkiego nie wolno. Nie wolno, no to zapytaj się byle kogo. No. Ta przyszła pijaczka, też nie wolno. Aniu, przynieś więcej po ojcu leki swoim, bo tu ojciec chyba umarł. To zebrałeś do reklamówki i dzwoniłeś do Jacka? Ona nie dzwoniła do mnie, tylko zadzwonił do mnie Szymon. Ale ona poprosiła Szymona. Żeby Szymon do mnie zadzwonił. Tak. No i ja nie znam tej osoby, no kurde. A ty twierdzisz, że ja ją znam. I przyjadę tobie piwko. Nie, o, tu. I dziękuję za to. Ale było w torbie. A ja, to co, ja bym przyjechał samochodem i pił? No. To ja bym przyjechał autem i pił, tak? Nie wiem. No. I powiem tak. Do tej sytuacji proszę się odnieść. Co się stało? Stało się. Z jednej strony to jest nauczka Wojtkowi, dla Wojtka. Tak? Żeby nie łazić, no po tam łazić. No masz nauczkę Wojtka. Po gromu tam łazi. Nie wiem. Zapytaj się jego. A wszyscy ciebie szukają po tym, no. I powiem, że... No to ale dobra, już jak znaleźli, to niech pogadają, pośmieją się, tak? Ale nie kurna malować do groma, dobrze mówię, Wojtek? No. No, po co to malować? Można Berka, można Kuczenego, zabawy można się zrobić. Ale bez przesady, żeby malować głowę, czy tam zniszczone ubranie i kto teraz zwróci. No kurwa, ile to pieniędzy kurwa kosztowało. Dresy, buty. Wszystko nowe. No. Do wyrzucenia. Tego nie odpierzesz, nie ma szans. Do wyrzucenia. No. To widzisz. Pralkę tylko zmarnuje. Nie, to... Nie, zmarnuje pralkę, bo to... Bo ja tego nie będę prał, ja to wyrzucę. Puści jeszcze na pralkę i bęben będzie pilotować wszystko ubranie. Ja ci powiedziałem raz. No mówi, że ja nie będzie. Ja wyrzucam to. Idę się wykąpać, przybiorę się o... Spodenki całe te i wyrzucam to w pizu do śmietnika. Nie do śmietnika, w reklamówkę ale i postawię. Jeszcze niżej zabierają. Co zrobili, zobacz, bo ja zauważyłem. Co niżej zrobili? Zobacz. Ja nie będę mówić, ja zauważyłem. Co? Teraz. Ja nie wiem o czym on mówi. Niech pokaże. Ale co? On coś tak stał, to zeszło nas do krwi. Co? Zobacz.
Niżej, weź podnieś bęben. A co? To on się obtarł chyba. Tak. Obtarł się sam. To zdarta skóra. I powiem. To też trzeba zalać. Na ten temat. Po pierwsze, ja nie wiedziałem, co to zrobił. A po drugie, tylko wysłuchałem expose na ekranie. Ale to Wojtek powinien wiedzieć, co to zrobił. No, nie ale, możemy on ten... ale on powiedział, że to zrobił ten Paweł z tego, z Berszczewa. Bo on i w czarnym bluzie był, całe te, i w kapturze. To nie Paweł, to nie Paweł. I powiem Pawle z Berszczewa, za bezżadnej przyczyny. To nie Paweł, to jeszcze do groma jasna, jasnego. No, weź ty już skończ na temat Pawła gadać. Ale ja chcę. Paweł w porządku, człowiek, kurde, kiedyś byliśmy na mieście razem, Wojtek. No. Człowiek, on ciebie lubi, to nie on. Wszystko. Do Pawła nie mam pretensji, ale bez żadnego, ale. Teraz ludzie będą jechać po tobie. Całe Berszczewo. Nie rozmawiajmy na temat Pawła. Aha, no powiem tobie. Ale o nieobecnych się nie rozmawia. Też nie wspominaj, proszę. Ja chcę, żebyś powiedział na temat sytuacji, jaka zaistniała i tylko tyle i wyłącznie. No, bardzo zła sytuacja zaistniała. No. Wyszedłem rano. Patrzę, chciałem otwierać z góry. Otworzyłem z góry. Patrzę, nie otwieram drzwi. Myślę, co to jest? Ktoś wepchnął zamek? Dla mnie, myślę, będę szukał 13 kluczy. I zamek będę co kłócie, nowy, wyjmować. No i co? I co się stało? Wsadziłem tu klucz na dół. Patrzę, przykręcę ten klucz dolny. Zaklałem, otworzyłem, patrzę. Wojtek siedzi. Gdzie siedział? Na ławce? Na schodach. Tu na schodach? Tak. I płacze. Aż ryczą. Tak. I... A to w nocy się stało? W nocy. W nocy, tak? I pan... Widzę się zaczął robić, to ja na piechotę przyszedłem. Aż z tego? O, i powiem, że wezwałem taryfę, nałożyłem buty i Wojciech nie chciał jechać na komisariat, trójkę, a jego mówię, chodź i złożymy zeznanie. Tam chodź. Przyjaciele. Co? Tam przyjaciele. Jego. No mówię, tam przyjaciele, tak? No. No. A co, ja nie przyjaciel? Mówię, tam przyjaciele. No. I pojechaliśmy, a policjant wychodzi z dyżurki. No to wszyscy co to jest? Panie Wojtku, pan się przemalował na kobietę, czy na co? No ko, już kurwa, na kobietę, widzisz, kurwa, jaki umyślę. Czemu to takie głupoty, przyszedł... kurwa, gadasz, kurwa? Znowu? Nie dziwne, że kurwa, tutaj ludzie, kurwa, się znęcają, o ty takie, kurwa, głupoty gadasz. Ja też? Nie. Po cichu, chwała Bogu, że nie. A później dwóch policjantów wyszło. Wojciech powiedział, że to Paweł z Berszczewa. No, ja musiałem podać adres. Paweł z Berszczewa. Pytali się, czy... To proszę to Wojtek wyjaśnić, co dzisiaj. Zadzwonić, nie wiem, do dzielnicowej, czy jak, nie wiem, ty to zrobisz. I powiem, że... Czy jutro nie wiem, co Wojtek zrobi. Czy pójdziesz tam? Co uczynisz z tym fantem? To jest filmy, pokażę. I tak dalej. Ale no. Powiem, powiedział na Paweł z Berszczewa. No to dobrze. U mnie pytali adres. Wojtek powiedział, on często gęsto przyjeżdżał. A policjant podeszł i powiedział, czy jakiś Paweł przyjeżdżał. Ja mówię, tak. Idźmy się. Mówię, przyjeżdżał. A skąd on jest? Mówię, z Berszczewa. Musiałem podać adres. Nie zaczęłeś chyba, nie? Jacek. Aj kurde, i potem takie nieporozumienia wychodzą właśnie. Z niewiedzy. Ale to nie przeze mnie. No dobrze, dobrze, no ja nic nie mówię. I powiem, że podałem adres Pawła, bo pytali się. Powiedzieli, że pojadą mojego. No to teraz niech wyjaśnia Wojtek. No, narobił sobie szkody, to niech wyjaśnia. Ja nie będę
Ale mimo wszystko takich rzeczy nie powinno się robić. No kurde, ludzie. No bez przesady, przecież to człowiek. To z waszej strony ja nie popieram. Tego powodu, że ja, może to i śmieszne, no bo na pierwszy rzut oka jak zobaczył człowiek, no to śmieszne, nie? No ale nie wolno tak robić. Ale ja mam pytanie. Jeszcze wiadomo, że to ciężko się zmywa. No. Ja mam pytanie do was, kochani moi. Jak Wojtek jechał autobusem, to jak to... Pieszo szedł. Pieszo. No to sporo miał iść. Sporo. Kawał drogi. Od lasu, aż do tu? No. Ma zdrowie. Aha. Ma zdrowie. Ma zdrowie. Ale ja do was mam żal. Bardzo żal. Że jak Jacek powiedział, że tego wy nie powinny czynić. No nie, no mówię, pośmiać bo się, to jest, okay, no, bo to jest po chamsku robione, po idiocku. Nie tylko po chamsku, ale po idiocku. Dlatego, że ani ja, ani Wojtek, nikt nie oblewa was. Ani farmą, ani niczym. A wy podchodzicie pod mój dom, pod moją posesję, nagrywacie, śmiejecie się z nas. Ja mam do was pytanie. I zaraz mam do policji. Dlaczego wy podchodzicie pod moją posesję i różne filmy nagrywacie, a policję mam żal do policji, że policja was nie każe. No ale Krzysztof, każdy ma prawo przejść chodnikiem. Przepraszam bardzo, ma prawo przejść, ale nie rzucać jabłkami, nie rzucać niczym w okno. I jajkami. No to prawda, tu masz rację, no. No ale policja... Czy ja idę... Ale Krzysztof... Czy... Ale... Co? Kogucie? Co kogucie? Ja mówię, to proszę nie przejewać. A na grzędo chcesz, do kury, to iść tam... Policja też nie jest od tego, żeby tu stać non-stop, Krzysztof. Proszę pana, no. Pani Jaszka, ale policja jest od tego, żeby jeździć po każdej ulicy. No to tutaj jest... Są. Tak? Ja od tego powiedziałem na swoim expose, żeby prowadzę policję na ulicę i od tego oni są. No tak kiedyś mówiłeś. No. No i jeżdżą tu u ciebie. A no co to za pęto leży tu? Ale co? Pęto te zebra taka pod nogami. O tamto co? O to rura. A. Co to jest? To jest? Co to? To nic nie jest. A ty wszystko zobaczysz. No bo nastąpiłeś kopytkiem, to tak samo. A jak ja nastąpuję, to musisz iść? Bo się uniosło. A, to taki o. Długi pan. Taki pan długi. Tak, kapitan. A ten pan do... Dobra, Krzysztof, na zakończenie, bo już baterii zostało parę procent, także zaraz się wyłączy. Widzicie, przez was, przez dwóch ludzi, jest poszkodowany trzecia osoba. No i w jakiś sposób ty też. I ja też. I ja. I ty. No, bo zamiast jechać do domu obiad zjeść, to ja musiałam tu przywieźć... Ale zamiast w domu leżeć, odpoczywać... A po czym odpoczywać? I sprzątać jeszcze. A, no to co innego. No bo, ale trochę muszę odpocząć, bo gorąco. No tak. To się nie da wszystkiego zrobić. Naraz nie. I... Powiem dla was... A dlaczego nie chciałeś pomóc obszczyc głowy do Wojtka? Ale co? Nie chciałeś. Pomyć? Obszyć? No. Ja nie będę szczyc Wojtka głowy, bo dlatego, że ja już raz szczygłem nie raz, to mnie ruga. A mnie nie rugał, ja szczygłem. A, bo ciebie boi się. A dlaczego ma się mnie bać? A nie wiem. Zapytaj się Wojtka. Absolutnie, nie mów. Dlaczego? Nie mów takich bzdur. Jak ludzie złe, to powiem, dlaczego on do nich nie wziął kije i ich nie przyciągnął kijem. Tylko siedział jak baranek. Bo on spokojny. Wiesz, bo on jest w stanie takim, że kto co jemu powie, to on wtedy powie. Nie, on jest w takim stanie, bo pierwsze, jego zawiedliwiedzie, on mnie powiedział. Dobrą mową. Do chemii. Kogo zawiedzi? Wojtka. Bo ten, co podjechał Paweł, to miał zawieźć z tego, z Warszawa, miał zawieźć do sklepu tylko, a zawieźć do tego na chemię. Wojtek kupił, wiesz co, i
zabić się go do lasu. A skąd ty to możesz wiedzieć? Krzysztof, byłeś z nimi? Wojtek mówił. A już tam mówił. No. Tak. Ty najwyżej się Wojtka. Ja tam nie interesują takie rzeczy. Dobra, na koniec. Krzysztof, bo już naprawdę, bo już tu mi tu pika na czerwono. To ty boisz coś na koniec. No to no? Ja mówię do widzenia. A my dzień dobry. I tym się żegnamy. No. Życzymy miłego weekendu. Ja nie życzę dla tych weekendów ludzi, którzy źle robią dla nas. No to wiadomo, no. Wojtek poszedł się kąpać. Będzie dobrze, jakoś no. Tam. To trzymajcie się.